W pewien sposób do sytuacji wojennej w Ukrainie nawiążemy również w kolejnej informacji, bowiem to w związku z agresją wojsk rosyjskich, niepewnym i z pewnością niehumanitarnych ich działaniem, w Polsce realizowany jest plan prewencyjny, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Stąd w minionym tygodniu w wiadomościach lokalnych wspomnieliśmy o inwentaryzacji miejsc ochronnych, jaką prowadzi straż. Dziś powiemy o dystrybucji jodku potasu, a właściwie tylko logistycznej jej organizacji. Co jest zadaniem? Nałożonym z kolei na samorządy. Rosyjska agresja na Ukrainę trwa już 9 miesięcy. Do tej strasznej w skutkach wojny agresor wykorzystuje wszystko, co ma pod ręką. Mimo to, waleczna Ukraina nie poddaje się, co więcej, wciąż chroni swojego terytorium i odzyskuje kolejne tereny. Nie usypia to jednak czujności nie tylko Ukrainy, ale również państw sąsiadujących, które w ostatnim czasie postawiły na zadania prewencyjne, zwracając uwagę na lukę w temacie bezpieczeństwa. Stąd wspomniana we wcześniejszym wydaniu wiadomości lokalnych inwentaryzacja miejsc schronienia, czy tak jak teraz, logistyczne przygotowanie w sytuacji skażenia radioaktywnego. To zadanie powierzono samorządom, by móc zareagować, gdyby zaszła taka potrzeba, i tu mowa o dystrybucji jodku potasu. Miejsc dystrybucji tabletek będzie dziewięć i są to punkty lokali wyborczych. Są takie trzy zmiany, wyjątki, są to na. Ogłoszeniu umieszczone już, że w, yy, Państwo pamiętają, że szkoła podstawowa numer 1 przy ulicy Targuta to były dwa punkty, tam będzie po prostu jeden punkt otworzony i szkoła podstawowa numer 7, tak samo, były dwa punkty otworzone, będzie otworzony jeden punkt i zmienia się tylko też lokalizacja. Przy bibliotece oddziale dziecięcym został to oddział zlikwidowany i będzie to w głównym budynku biblioteki miejskiej otwartej po remoncie. I z tych punktów tabletki Jotowy będzie mogła odebrać jedna osoba pełnoletnia dla wszystkich członków rodziny zamieszkały wspólnie pod adresem. Ale spokojnie, nie wcześniej niż będzie wymagała tego sytuacja. Istotą tego zadania jest przygotowany schemat działania, do którego zobligowane zostały, jak się okazuje, tylko samorządy. Lekarze sami się musieli włączyć do tego. Musieliśmy się sami do tego włączyć, bo pominięto nas zupełnie w tej akcji prewencyjnej. Przede wszystkim musimy ustalić jedno, czy powiedzieć sobie jedno, że póki co, na dzisiaj, nie ma żadnego realnego zagrożenia. Czyli są to wszystko, to co się dzieje, są to akcje prewencyjne, akcje przygotowawcze, które są związane z działaniem Państwowej Agencji Atomistyki i są to działania w różnych dziedzinach, tak? dotyczą, dotyczą one bezpieczeństwa naszego kraju. Natomiast to, że zostały włączone samorządy, a nie zostaliśmy o tym poinformowani lekarze, spowodowało taką no, zbiorową panikę wśród naszych pacjentów. Dlatego, że pacjenci no, nie udają się do urzędów miast czy gmin, tylko przychodzą do swojego lekarza, gdyż słyszą, że mają otrzymywać lek. Lek Jodek Potasu, więc yy, obawiają się, że dla nich może tego leku nie starczyć. Yy, nie wiedzą, dlaczego tak naprawdę mają go utrzymywać. Ale skoro słyszą o tym, że ten lek jest gdzieś już przewożony, przechowywany i przygotowywany do dystrybucji, to już najchętniej ustawialiby się w kolejkę na wszelki wypadek. Jest to zdarzenie, które moim zdaniem. Moim zdaniem, jako lekarza i mieszkańca naszego powiatu, jest, nie powinno w ogóle dojść do, do takiej sytuacji. W ostatnim czasie sytuacje nieraz nas zaskoczyły, więc może tym razem postawiono na szybsze, ale czy skuteczne działanie? Być może historia z radioaktywnym promieniowaniem już raz nas doświadczyła. Wówczas podawany był płyn Lugola. E, awaria w Czarnobylu była w 1986 roku i wtedy był dostępny właściwie tylko płyn Lugola płyn Lugola zawiera 97 e, cząstek części wody, e, dwie cząstki e, jodku potasu i jedną część jodu. Czyli e, w tej chwili nie podawany już jest płyn Lugola. Tylko jodek potasu, czyli, czyli konkretny preparat pozbawiony czystego jodu. Tak? Jest to jodek potasu. To są tabletki w wielkości 50 mg, które są odpowiednio dawkowane zależnie od wieku. Ale myślę, że to jest między innymi powód tej paniki. Ogólnej, dlatego że wszyscy wiemy, pamiętamy dobrze, że w 1986 roku była blokowana informacja przez Rosję i bardzo późno dowiedzieliśmy się o tym, że doszło do awarii i wiemy, że ten płyn Lugola został podany po czasie. on został podany za późno. Jedynym następstwem tego, skutkiem tego, było to, że prawdopodobnie ta duża dawka jodu, który otrzymaliśmy w płynie Lugola, to spowodowało wzrost liczby choroby autoimmunologicznej wśród społeczeństwa, a tak naprawdę nie ochroniło przed tym, czego się obawiamy. A czego się obawiamy? Obawiamy się zwiększonego ryzyka zachorowania na raka. Tarczycy. Stąd trwający proces ewentualnej dystrybucji jodku potasu, którego starczy dla wszystkich, uwzględniając też przebywających na danym terenie gości. Realnie jodek potasu mamy tutaj złożony w urzędzie miasta. Mamy w tej chwili do dyspozycji 43 470 sztuk tabletek. To jest policzone na ilość mieszkańców jako. Podwójna dawka, dwie tabletki na jedną osobę. Tylko tak na marginesie powiem, że, tablet, że osoby powyżej 60 roku życia już nie są brane pod uwagę w dystrybucji tabletek jodowych. Osoby po 60 roku życia to tak, z jednej strony jest niewielkie ryzyko rozwinięcia się raka tarczycy, a z drugiej strony jodek potasu, tak jak pani powiedziała, to jest lek, który zawiera jod i potas. I dla osób po 60 roku życia mogą być większe negatywne następstwa podania jodku potasu, aniżeli yy, ochrona przeciwko yy, temu zagrożeniu, jakim jest rak tarczycy. I dlatego osoby po 60 roku życia nie powinny przyjmować jodku potasu. Gdyż tak, może dojść do nadczynności nich, do migotania przeciągów, do obrzęku płuc, do różnych innych powikłań, których nie będzie, nawet jeżeli zostaną narażone na promieniowanie izotopem jodu-131. Natomiast największe ryzyko zachorowania na raka tarczycy mają, mają tarczyce osób w okresie wzrostu, czyli dotyczy to małych dzieci, dzieci, właściwie młodzieży, najczęściej do 15 roku życia, właściwie osób do 40 roku życia. Po 40 roku zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka tarczycy po takim wybuchu nuklearnym. Oczywiście mówimy tu o sytuacji co by było gdyby, ale pamiętajmy, że obecne działania są jedynie prewencyjne, jeżeli chodzi o dystrybucję jodku potasu. Czy Pani już ma taki jodek potasu w swojej apteczce? Nie mam i nie mam zamiaru go mieć. Mam 56 lat, nie przyjmę jodku potasu. Dlatego, że ryzyko nowotworu tarczycy u mnie jest niewielkie. Natomiast zachęcam wszystkich Państwa, żeby przejrzeli swoje apteczki pod innym kątem. Pod kątem tego. Co tak naprawdę przyjmują z tych odręcznej sprzedaży, tak? z leków, które kupują sami? Dlatego, że bardzo często właśnie już tam jest jod. Pytanie, czy suplementy diety wystarczą? Suplementy zawierające jod? Nie, nie wystarczą. Otóż po to podajemy, bo po co podajemy ten jodek potasu? Otóż po to, żeby nasza tarczyca wysyciła się jodkiem potasu i wtedy... Nie wchłonie jodu radioaktywnego. Taki jest cel. I teraz, żeby to się stało, musimy otrzymać odpowiednią dużą dawkę jodku potasu, które się, która jest, znajduje się w tych tabletkach, o których mówimy, które będą dystrybuowane przez nasze państwo. A po drugie, jeszcze jest taka sprawa, kiedy to zostanie podane. I teraz. Yy, na szczęście mamy czas, jakie mamy, mamy cyfryzację, mamy informacje i mamy dobrą współpracę. Więc wierzę w to, że jeżeli w ogóle dojdzie do tego rodzaju zagrożenia, to będą nasze władze wiedziały o tym bardzo szybko. Czyli podany zostanie jodek potasu wtedy, kiedy powinien być podany. Czyli nie wcześniej niż 24 godziny przed. Ekspozycją i nie później niż dwie godziny po do 8 godzin, bo tylko wtedy to ma sens. Zatem, tak wyjaśniony temat powinien rozwiać wszelkie wątpliwości i pozostańmy przy właściwej puencie. Mam nadzieję, taką i liczę, że to się stanie, że po prostu ten, te tabletki zwrócimy do wojewody jako materiał niewykorzystany po dłuższym okresie czasu.